Elo, elo! Z tej strony Kamil, dzisiaj sobie gramy Dead by Daylight, ze mną jest Plaga i Furman. I dzisiaj podobnie sobie zagramy naszą ulubioną grę! Tak. Ulubiona, ja mam plakat z tej gry nad łóżkiem. Umarnięci przed wschodem słońca, przed światłem dnia. Tak. Dobra, dzisiaj sobie zagramy z Maeve zagramy sobie. Czy to będzie kolejny randomowy ocalały, który zginie dla nas, poświęcając się dla lepszego dobra? Zobaczymy. I bez kitu, w ostatnim odcinku dwie ofiary poświęciliśmy, ale ugraliśmy wszystko. Dokładnie, to chociaż tyle. Daj, terrorysto, bądź gotowy. Terrorysto, to znaczy nie ten. Jest terrorysta, to jest mordule. Ale też zabija, no też zabija mordule, czyli terrorysta, no, nie wiem. Nie. A to ja jestem terrorystą, bo mam brodę. To ma sens. Ej, to ma sens! Nie. O kurde, ile fajnych rzeczy. Rip zarabianie. Co to jest niedźwiedź? A, bez kitu. Możesz sobie najechać i wtedy wiesz. Tak? Nie pokazywałem. A, nie działało mi też, jak najeżdżałem, to nie działało. Nie wiem czemu. Z pewnością jest punktów krwi. Zobaczymy, jakie te będą rzeczy, które się dostaje. Jak coś, to wziąłem ten, 25% więcej expa. Uuu, to niezły z ciebie, kolega. No. Też mogłem wziąć w sumie coś. No, ja wziąłem tylko, że ten trzeba. Ej, właśnie, to weźmy następną rundę, żeby te 100. Masz te 100 expa plus? No ja nie mam już, skończyły mi się. A Furman, ty masz? No ja 100 właśnie też nie mogłem znaleźć. A mogę też sobie powiedzieć, kurde. A ty masz Bloody? No nie, chyba też nie mam, nie wiem. Bo ja Czerwony las do matki ogólnie. O to graliśmy. Ten, z Furmanem chyba zacząłem. Furman, jestem to obok ty? Tego, no hejka. A jestem obok tego drugiego. Ej, dobra, to ten nie biegaj, bo Furman, bo ja nie mogę biegać generalnie. A, dobra. Ale idźmy razem, naprawimy. Idziesz za mną? Idę, albo mało. O, to jest generator, dawaj ten generatorek, co nie? Lecimy z koksem. Firefoxem. Niezły koks, Firefox. Szybko go organizujemy i będzie elegancko. O, rusza się ten ziomeczek jednak. Ławczył trochę do tej pory. Ławczył. Ławczył. No ale tak? od ławki zrobił. Od ławki, no ławczył, tak. A kim jest? Krzyśkiem. Takim Krzysiek. Jak Furman. Kto to jest Krzysiek? Tak jak Krzysiek. Ile jest tierów tej umiejętności? A jaki jest potwór? Jest blisko nas jest. No, żeś musiał popsuć. Z Krzyśkiem naprawiać silnik. Aaaa! Wow! Furman, to jest? Przepraszam, Letterface! Piłacz! O nie! Na strzała mnie machnął! No, niedobrze. Widzę też hak przy okazji. Ale się wystraszyłem! Ja myślałem, że no od drugiej trzeba strony było biegnie. Na początku ten hak zdemontować. No, no. Dobra, powiedz, czy będzie kampił przy tobie generalnie. No, dam radę. Powiedz, czy kampi, czy i nie. Czekaj, poszedł na lewo. Jak teraz nie obiegniesz z prawej strony, to... Dobra. Odchodzi chyba. Dobra, to my naprawiamy silnika. Wrócił! Widzę. O nie, no ty... Myślałem, że to... Kurde, ale że zrobił. Ja myślałem, że on za tobą pobiegnie, nie? Jeszcze raz cię powiesi i nie żyjesz. No właśnie, dobrze. Ja kurde chciałem od razu ten hak zniszczyć, nie? Serio? Hak zacząłeś niszczyć? No nie. Bo myślę, że on za Bladim pogna. No właśnie. To i tak był głupi pomysł. No trochę był. No i kampi przy nim, kampi. Ej, jest jakiś klucz śmieszny znalazłem. Jak chcecie, to po mnie potem podniesie dom. Ej, co to jest taki klucz śmieszny, który znalazłem? On to ciągle kampi niby. Klucz zależy jaki, czy jest złamany, czy cały. No taki... Obrazek ma zielony, czy fioletowy? Zielony. No to nic ci to nie da. Ej, no kurde, i to jest rzadki przedmiot, ale w tym meczu ci prawie nic nie da. Ja nie cię kręcę, za kimś pognał, za kimś pognał! Za mną, Piotrek, o pomocy! Dobra, szybko uratuj go, Plagus. A, on mnie widział. Biegniby za tobą, ale tak naprawdę na mnie polował. Elo. Kurde, ale cię zrozwalił. Dobra, idę Furmana uratować. Dobra, dobra. Nie ratuję, ziomek. Biegnie do was. Biegnie. Ja kurde, się tam czołgam gdzieś. Wiedział, że chcecie to uratować. No dobra, chodź. Spoko, dacie radę. Podnosić się? No, możesz, pewnie, że tak. Furman został zdjęty. Tak, zdjęli go. I dawaj, biegniemy od razu gdzieś dalej, nie? Dobra, troszkę podleczysz. Dobra, już. Lecimy, bo on tu może szybko wjechać na zdjęcie. Ej, Furman, to ten cię chyba z Maze ściągnął w takim razie. Daj, ten słynny gracz. No, kurde, bo ja już myślałem, że jesteś ten, stracony. Jak się masz, Furmanie? Uciekam przed stwórcą. Stwórcy. No, tak, to już dawaj, podleć mnie, to będziesz miał punkty. No właśnie, to o tym chciałem powiedzieć. Szybciej to zrobisz w sumie. Ajajaj, no to Furman rip. Umierasz. No chyba tak. Kurde, no uwziął się na mnie, kutas. No uwziął się. No, wiesz, no jak się uwziął, to cię zabił szybko, nie? W sumie mu się nie dziwię. To naprawione jest. A tam, tak. Jebać. Ajajajaj. Ech. No to już nie było tak wesoło jak... No nie było. Rundy.
Kurde, jak zwykle chciałem sabotować hak, jest już sabotowany, co nie? To moje szczęście. No i elo. Sabotera. Rozwalony haczyk. Ech, no trudno, no jeszcze kurde wziąłem expa, nie, że 25%, no co za nie fart. No my dostaniemy chyba, wiesz? Wszystkie, a czy ja też dostanę, no. Tylko że dużo mi expało, 3000, super. I pierwszy raz, ulepszyłem cokolwiek, wziąłem jakieś skrzynki, coś i polepszałem, nie? Oczywiście, no, peszek jest. Zdechłem. Nigdy nie brałem, mówię, bo zdechnę, teraz ulepszyłem, zdechłem. Prawa Marfiego, no. W najlepszym wydaniu. Ja miałem niebieską, zieloną skrzynkę jak coś, więc nie wiem, czy jak pomiędzy zostało... Zieloną miałeś? No, miałem. Wow, to ja idę po nią. I tam miałem z ulepszeniami chyba jakimiś jeszcze. Jest gdzieś. Jest, widział cię. Nie widział. O kurde. Grażyna jest niewidzialna. Prawie. Skrzynka ją zdradza tylko, bo jest jasna. Dobra, Bladi, musimy coś podziałać razem. Bo... No ja jestem przy silniku, ale na początku sabotuję hak generalnie, bo mam szybkie sabotowanie haku, bo tam jakieś ulepszenie sobie wziąłem, więc bardzo szybko idzie. Jesteś przy tym, co ja byłem? Nie, ten co ty byłeś, to on zniknął. A on widzi, jak ja sabotuję ten hak? To tak, nie widać. Jak zrobisz błąd, to słyszy. Ale jak nie zrobię? Jak nie zrobisz, to nie. Jak go rozwalisz na końcu, to tak. On przy Smelfie jest. Aha, no to spoko. A ty rozwalasz totem. No to też, bo hak już rozwaliłem, to sobie totem. Gdzie tu? Przy was jest teraz. Jest. Chyba nie zwidział, jak się schował. Uważaj, biega tam. Penetruje. Totalnie mnie widział. Ja pierdzielę. Dobra, spróbuj go zgubić. Hak jest jakby co tu rozwalony. Jest! Dobra. Tak, żebyś mógł się wywilgować ewentualnie, co nie? No! O, wow. To niezły lag. Dę. No ja przy tym haku się pokręcę, bo tutaj blisko niczego nie będzie, nie? Raczej nie. Ty się obkręcił dookoła. No. Ale zęknęła śmiesznie. Mogłeś tam do rogu pójść, chyba nie zdążycie nigdzie zawieźć. Dobra, klikam. O, z main naprawił. Klikam. Już mam połowę. A, zrzucił mnie na ziemię. Ale nadal będziesz miał połowę. No tak. Lecę do Bladiego. Dobra, idę do ciebie. Spoko, bo on... Nie idź jeszcze. Tak, ja popatrzę tego Smelfa. Idzie tu, uważaj, wracę. On tu idzie. Biegnę w tamtą stronę, schowaj się gdzieś. Dobra, chodź, podniosę cię. Dobra, jestem. No na razie mam farciksa. Idzie tutaj, uważaj. Zdążę? Zdążysz, ale nas załatwi. Właśnie. No i no cóż, ja. Kurde, no próbowałem, no. No wiem. Peszek, nie? Tu jest paleta akurat. No i teraz już będę miał od nowa. Co? Ajajaj, to mogłem cię nie podnosić w sumie. No nie zdążę, jestem już przy haku. Kurde, no przepraszam, naprawdę chciałem. Spoko. Mogłem cię nie podnosić, tak sobie myślę. Dobra. Haczyk no, in progress. Ale on się kampi ciągle. No teraz kampi? No. Ja tak bez kiedy. Co on tak zmieniał może? Dobra, leci do ciebie, Bladi. Lecie? Poleciał? Tak. Nie. No już nie. Drugą stronę teraz. Do Zmeja. Tak. Zmienił zdanie jednak. Dobra, jestem w miarę wolny. Już go tu nie ma. Tak, to znaczy. Ja próbuję zabić, tak, jeszcze ma. No i zaraz zorwie. Idź do. Dorwał. Dobra, to teraz albo nigdy. Ale nie podnosi go, więc uważaj. Teraz podniósł, go podnieś. Dobra, biegaj. Biegaj. Ja będę mówił, co on robi. Idzie ze Zmejem. I wiejemy. Jak najdalej. On się zaraz wyrwie. No i git. Uciekniemy tam, podleczysz mnie i no dawaj, wyrwał się! Tak, chodź do rogu. Wyrwał się! Ja cię wleczę. Tu chcę cię wleczyć. No. Mi przycięło bierkę w ogóle, stanąłem w miejscu, nie? Generalnie tam w rogu jest spoko, bo tam jest hak wytygowany, czy już chyba jest, ale zaraz... To naprawiamy ten silnik szybciutko. No i dorwał go. Dobra, poczekaj, ja ten hak wytyguję, bo ja szybko wytyguję haki i będziemy wtedy bezpieczni. A ja naprawiam. Niby się szamoczy, ale jest przy haku, to chyba nie da rady. Ajajaj. Tak, miałem rację, nie dał radę. Bardzo niedobrze. Dobra. Ale uciekł niby.
Chociaż nie, chyba jest blisko, bo on trzyma. No to przyjdzie do nas pewnie teraz. Ale haku jakby co tutaj nie ma już. No. Możemy tam uciekać wróg i w sumie nas nie doniesie. Ale trzeba teraz zmyja uratować. Ja pobiegnę od lewej bardziej. Ale ciągle przy nim gdzieś jest, bo. Tak. Ale nie, teraz nie schodzi przez serca już. Musi się ruszyć, bo. Kampi przy nim? Nie, nie, nie. Raczej. Znaczy, przynajmniej nie widzę. A nie, serce też nie chyba pobieg. Nie, chyba go tam nie ma, bo tu niedaleko tylko miejsce go słyszałem. No ja też. To lecie do niego. Nie, bo daleko jest. Lecę. ten Smej. To biegnij do niego. Nie, blisko jest, blisko podchodzi. Wow, jest bardzo blisko, no. Tego Smeja, kurde. Da radę go ściągnąć, czy naprawiam silniki? Nie, no chyba, że to wytimingujecie tak idealnie, ale to... ciężko. No, naprawiajcie, szkoda czasu. On będzie się ciągle kręcił. Dobra, jestem w głównym domku. Ty jestem w tym domku, szukam tutaj. O, jest generator. Na domku. Na domku, tam gdzie wtedy, co nie? Tak, tam gdzie wtedy. Nie ma. Dalej go kampi? Czekaj. Tak. Mów. Tak, kampi? Kurde. Tak. No. Straszna lipa. No trochę. No smutno. Coś jeszcze, bo śpieszy się naprawiać. Jeszcze jeden naprawimy, jesteśmy w sumie uratowani. No w sumie już teraz będzie luźno. Może się uda akurat. Może. No, może generalnie jest ciężko. Bardzo. Tam chyba tam, gdzie jest ten ziomek teraz. O nie, od razu jest macie ten, na prawo. Tam tu mamy od razu generator w sumie za nami, nie? Tylko, że dawaj jak on podejdzie do tego, no to wiesz, to będzie miał blisko do... Może tak nie zrobi. Jest tu jakiś hak? To go szybko zdemontuję. No nie widzę. Dobra, on umiera właśnie. Czyli idzie. Idzie. Jest za wami! No jest. Kurde. Chciałem, że się na Bladiego rzuci. Też tak myślałem. Ło! Ta, no nieźle. Bladi, szukaj tego. Wyjścia. Czasnął mnie. Chyba, że mu hak samotujesz najbliższy. No ale już chyba nie. Nie wiem, gdzie tu jest hak w ogóle. Nie mam pojęcia. Kurde, skończyła mi się ta. Nie ma blisko haku chyba. Dobra, chyba mu uciekniesz. Bo się rozglądał bardzo dookoła, więc chyba nie mógł znaleźć. No chyba bo to jest wyklikam. Nie, uciekniesz. No wyklikam. Jestem przy haku, ale wyklikam. Dobra, uciekam. Udawaj, uciekaj. Ja naprawię znowu silnik, w tamtą stronę. Ja i ten drugi silnik naprawię, on już częściowo. Dobra. Ten dalszy taki, on jest po drugiej stronie domku. Jak jest domek, to jest po drugiej stronie. I biegnie akurat do mnie, kurde. Do ciebie? Chyba, bo słyszałem takie bicie. Teraz popsułem silnik, więc może pobiec tu. Nie, biegnie za mną. Tak? Tak. O kurde, zużyłem swojego sprinta, debil. Widzisz to? Widzę. Co, szukałeś go, Plagus? No, próbuję. Biegnie z prawej. Zabij. On mnie słyszy, nie? Jak jest ranna, to ma ten. Ale nie widzicie? No nie. Połowa silnika naprawiona. Dobra. Dobra, jest już trochę ponad ciemno. Połowa. Zaraz będą 3/4 silnika naprawionego. Weź tam czymś przyhałasuj. I on ze stąd pójdzie, kurde. Samo pielęgniarz, jak to fajnie brzmi. To była piękna akcja. MLGGG, minuty i sekundy. No kurde. Ja pierdolę. Wokół drzewa to idzie do mojego silnika. Niewidzialny. I on tak lata tam z 5 razy, ja myślałem, że on mnie widzi. On sobie po prostu latał i sprawdzał. Silnik ten został jeden już prawie... O kurde, zobaczył mnie. Cholera jasna. Not good, man. Not good. Uważaj! Ja rozwalam haka szybciutko. Żeby tu mieć drogę ucieczki jak coś. Uważaj, biegnie z drugiej strony. Kurde, ale się uwziął. Dawaj, też radę. Oj. Kurde, powalił mnie. Ale było blisko, kurde, no nie dało rady. W końcu mnie musiał podnosić. Podnosicie? No, zaraz mnie podniesie, no.
Już mnie bierze. Jakiś hak czy coś tam szybko, no, ale blisko Bladiego. Nie, nie zdążysz, nie zdążysz. Już, już mi się skrzynka skończyła, więc zdążyłem go z tego zdepo. Który silnik naprawiałeś? Ten tam przy mnie, jak ja mnie podniósł, ten niedaleko. Aha. Jest taki jeden silnik. On jest prawie naprawiony. Co nie? Czyli będzie generalnie ciężko. Ale generalnie idzie do silnika, co nie? Jakby opuścił mnie, poszedł sobie do silnika. Dobra, kumam. On jest prawie naprawiony, poszedł go popsuć. I dlatego chyba popsuje trochę. Nie wiem gdzie on jest, kurde, nie widzę tego mordercy. I biega jest wokół silnika. Ale idzie do Bladiego. Biega. I teraz patrzy na mnie, ale generalnie wokół silnika tam próbuje. Wiem gdzie jest właz. Uważaj, zaraz się od dupy strony zajdzie. Jest na tej górce wszedł takiej. Na górce, na górkę wszedł. Idzie od pleców możliwe. Dobra. Mam się ratować, czy mam co robić? No ja, wiesz... Jak będzie gdzieś dalej od ciebie... Jest, biegam, cały czas biega tutaj. Patrzy co u mnie. Cały czas obok ciebie. No to nie, to się zabija, ma właz. Jak dobra. Kampi na ciebie, to bez sensu. Dobra, walczę już o przetrwanie. No to puść, ja wskoczę tak? do włazu. Puścić? No bo jak kampi, to cię nie uratuje. Możesz ten jeden silnik naprawić, ten tutaj zaraz. Ale jak wiesz, no jak mam właz, to mi się nie opłaca tego silnika naprawiać. Ja po prostu ucieknę i tyle. Otworzyć, nie, jeszcze nie. No to będzie się kręcił, może wie gdzie jest właz. Taka brutalna śmierć. Poświęcenie. Poświęcony w ofierze. Elo. Mhm. No i jakiś tam... Jakoś tam się udało, nie? Nie, no generalnie nie było tak źle. Punktów i tak dużo chyba natrzepałem w sumie. 5 tysięcy. Kap. 18 tysięcy. No patrz, kurde, ja dużo punktów natrzepałem, mimo że... A sklep nędzy? A nie, to było chyba. No generalnie, bo każda postać ma jakąś super... Ten Krzysiek tego... Furmana, to jaką jego jest specjalność? On najlepiej psuje rzeczy. Psuje. A jest jakaś, która najlepiej naprawia silniki? No właśnie Krzysiek jest taki mechanik. Najlepszy. Tak? Mechanik. On będzie miał potem na przykład jakieś perki, które poprawią mu naprawialność silniku, czy jak? Nie wiem, czy naprawialność, na pewno niszczenie rzeczy, ale... O, ej, Grażyna, hello. Hello. Jessica już naprawia, już kradnie części od silników, więc przygotujcie się. Ja też już naprawiam silniczka. Już też kradniesz część od silników? No to super. Nie widzę żadnego mordercy. O, ja widziałem, jest ten, który... O nie, jaki? Jest ten stalker z białą twarzą. Ten, co level nabija na was. O kurde, na kogoś patrzy, rozglądajcie się, bo on stoi się patrzy. Na mnie patrzy, na mnie patrzył. Dobra, on wbił na tobie już level. Już nabił? Szybko. Jaki on ma zasięg? Boże, Stef, ja nie lubię tego gnoja, on jest taki wredny. No, on jest porobany. Ale spoko, naprawimy Furma, ganiaj się z nim. Biegaj za jakimiś rzeczami, tak żeby cię nie mógł zauważyć, nie? Za ściany, za kamienie, za wszystko. Żeby nie mógł nabijać levela. No jestem właśnie za kamieniem. Dobra, naprawiamy silnik tutaj z Grażyną. Nie, ja naprawiam sam. Jessica sama naprawię. Gotowe. Jessica sama naprawię. Kurde! Niezłe granko tam u ciebie jest. O, słyszę tego, Bladiego, elo Bladiego. No, już zaraz naprawię silnik, haha. Jesteśmy obok, to możemy całą trójką iść do następnego silniczka. Bardzo ładnie. Ja tu jestem tuż za oknem, będę niszczył haka. Szybko to poszło, jeszcze nikogo nie wiesza, a my już mamy dwa silniki. Ej, to są dwie Grażyny, czy mi się wydaje? Tak, dwie Grażyny, to jest laska. Ej, on też ma taką krwawą kurtkę ze zdrowu. No widzisz, też ma level dobry. No, oj, no jak to dobra. Nabił? Ci łokieć wystawał. O kurde. Uważajcie teraz na mordercę. Serio? Łokieć ci narażony. Wystawał. Możliwe. Jakiś łokieć to elo no był. I ten hak, co nie zdążyłem go zniszczyć. Ale jak innego. Długo generalnie on ma tą umiejętność? No, minutę chyba. No, widzę go właśnie. No, nie zdążyłem zjechać nawet. Spoko, ratujemy. Idzie do was, idzie do was, idzie do was. Skręcił na lewo, idzie na prawo teraz do was. Ajajaj, o kurier chyba do mnie przyjechał. Poszedł wiecie? Na górkę. Jak teraz pobiegniecie, to macie szansę. Grażyna do ciebie biegnie, Grażyna 2. Grażyna numer 2. Ojoj, idzie do mnie. Idzie do mnie totalnie i ma tego... O nie, jak mi trzaśnie teraz, to padam na strzała. No, więc ostrożnie. To się strzasnął jeszcze... mnie. Dobry jest, kurde. I teraz mu się skończy, teraz 3 sekundy i mu się kończy pewnie. No właśnie mu się skończyło, ledwo mnie podniósł, nie? Kurde, nie fart trochę. Bardzo nie fart. No, trochę nie fart. Ale może mnie nie doniesie, bo nie widzę żadnego haka.
A nie, tu będzie hak. Dobra, już widzę haka. Kurde, jestem obok. Dawaj, dawaj, dawaj. No bez jaj, brakło mi piksela dosłownie. Na trzymałem kciuki twardo. Kurde. Ajajaj. Psuje generator obok mnie. No generalnie jestem obok ciebie, Jessica, ale... Elo. Jessica jest, tylko że on poszedł sobie? No... Czekajcie, więc zastanawiam generator, to odwróci uwagę może. Dobra, poszedł na górkę teraz. Dobra, widzę. Kucniesz, chyba go... ci nie zauważy raczej. No, nie widzi, nie patrzy w tą stronę na razie. A może pobiegnie do nas, bo naprawiliśmy generator. Dobra, spierniczaj stąd. Nie, leci do nas. Ja wchodzę do szafy. No nie! Ale żeś... Jaki pech, prosto na mnie wyszedł. No centralnie, ty poszedłeś w lewo, ja w prawo, on poszedł tam gdzie ja. Ajajaj, źle, panie Grzynko. Przykro no, mi. No słabo, ale spoko, to jest dopiero drugie. Powiedz, kiedy mogę, czy mogę ten, on tu chyba krąży jeszcze, nie, nie wchodzę. No krąż, będzie ciebie szukał pewnie. No, pewnie tak. Kurde, nie, jak dobra, tam leci ja coś... go nie słyszę, ani nie widzę. Także ci nie powiem. Czekaj, to ja polecę do ciebie, zobaczymy. Najwyżej się... Jest bloody, także spoko, tak, tylko... dobra. Tu teraz to ja spierdzielam, już się nie czaję. Za dobry ten ziomek. W znajdywaniu mnie. No co on? No pojebało go! Naprawdę! Czyli ciebie jest ten? Dobra, ja się biegnę leczyć gdzieś na koniec mapy. Ja naprawiam silnik. Dobra. No tylko... kurde, no i przed samym hakiem, nie? No co za ciul tempy. A daleko pobiegł, odbiegł, co nie? No dalej, bardzo generalnie. Daleko poszedł. No właśnie, i tak szybko, kurde, co? On, jak, co on jakiś perka musi mieć. Możliwe. No może mieć jakiś perka, widać, że chyba ogarnięty jest dosyć. Ogarnięty ziomek. Kurde, ale się machnąłem. Powiedz mi, jak po kampi. Niszczy generator. Dobra, lecę do furmana. Już walka? Nie wiem, teraz nie widzę, bo mi kamerę zmieniło. Dobra, dobra. Nie widzę, dobra. Czuję bicie serca, pobieg gdzieś. Dobra, widzę go. Widzę go. Przechodzi sobie obok. A ja niszczyłem ten hak, no. Ale biegnie w stronę Bladiego, Bladi uważa. No ja lecę już na furmana. Furman! Trzymaj się! Boże, kurde! Mnie jebnął. Ale no. Się obsrałem! Ja pierdzielę. Dobra, i biegnij teraz za mną. Ja wiem, gdzie... A zresztą widzisz Bladiego, dobra. To tutaj chodź. Tu. Dobra, generalnie uciekłem. Dobra, dobra. Ja cię tu wyleczę za tą ścianą dosłownie. Chodź. Szybkiego. I to jest generator niby blisko, ale on to pewno przyjdzie. Pewnie tak. Tamten generator był naprawiony już praktycznie na maksa. Minimalnie brakowało. Bił sobie. Nie wiem, gdzie on jest. Na nas? Kurde, nie na nas, pewnie na Bladim. To chodźmy ale do tego generatora. Dobra, dawaj na ten generator. To może na tym czwartym ziomku. A nie wiem, gdzie on był tak naprawdę. Ej, to teraz warto się poukrywać, szczerze mówiąc. Tak, przez tą minutę. On jest już cały, kurde. A, no to nie, zostawiamy to, chodź. Chowaj się gdzieś. Kurde, jak on nas teraz znajdzie. Ukryjcie się generalnie. To padamy od razu. Ja się schowałem w szafie. Właśnie szafa by się jakaś przydała. To tu to normalnie zagląda do szaf. O kurde, jeszcze idzie tu ktoś. Jest na środku był. Gdzieś koło środka biega. Dobra, to minutkę, żeby tylko zleciało no. I możemy się ganiać. Ja mam nawet szafkę, znaczy szafkę mówię, skrzynkę z narzędziami. O, złapał patrz. Kogoś. Dobra, dawaj furman do tego silnika, co go robiliśmy. Ja już jestem daleko. Jestem aha. Przy tym, który nie żyje. Dobra. No niedobrze, niedobrze. Tylko nie spróbuj teraz zdejmować, bo wiesz. Jedna strzała zdejmie. O, spadło mu. Dobra, spadło. Ale miałeś farta! Akurat! No w tym Jesus. Momencie co cię bił chyba. No chyba goni tak. Goni cię czy nie? Goni. Dobra, to ja biegnę uratować tego ziomka. Ty Bladi masz czas na naprawianie. Dobra. Goni za tobą cały czas. To ja tym czasem naprawię ten, bo tu już silnik jest... W dużej części był naprawiony, to ja go dokończę. Jasne. Uważaj tam. Dobra, silnik jest już na raz praktycznie, w sensie już jest naprawiony. Tego odpalaj. Myk, silnik naprawiony. O nie. Oj. Leży, niedobrze. Truman? Zwarzywiłem, no przyznam się. Kumam. Uciekałem, patrzę silnik, mówię, a to już nie znajdzie. Ty teraz zginiesz już. Wiem. O nie. Generalnie dobrze. Bardzo niedobrze, ja też zginę jak mi powiesi. Dostałem 3 bolce. 3 palce w furmance. Nie polecam. Ajajaj. Ale jeden silnik został, nie wiem czy on tu kampi czy coś, bo no musimy jeden naprawić, ale są ale fajne... ten hak przy mnie jest rozwalony, także... Tak, no tak. Nie wiem. Bo on jak zużył na ciebie, to się hak psuje, nie? No. Ale... On jest...
Fajnie mamy porozkładane silniki po mapie. Jeszcze tak daleko są. Tak, siebie. Daleko od siebie, czyli no. On nie może tak patrolować. Ale generalnie ja z Grażyną naprawiam, więc ja zaraz będę miał naprawiony. Co ty gadasz? No, ukryj się, Plagus. Dobra, jest, idzie do nas, kurde. To ja idę pod... A, nie naprawicie? To iść ten, co naprawiliśmy. Wykrył mnie. Blisko i... jesteś niego niby. No, całkiem. Już nie mówiłem, że tak troszkę jakbym chciał, ale... Na Bladiego patrzy. Kurde, no wykrył mnie! No i dupa, zabije mnie, w sensie zniszczy mnie już teraz. Ajajaj! Nie udało mi się A co ten Sacz ma? On też nie żyje już? Nie, żyje. On pomagał Bladiemu przed chwilą. Tak, on zaraz silnik ten naprawi właśnie. Naprawia? Tak, naprawia. Myślałem, że nie naprawia. Generalnie mnie puścił. Jestem tam przy tym naprawionym silniku. A ty masz apteczkę, nie możesz się uleczyć sam? No, jako nie, ten? Może z podłogi nie się podnieść. Dobra, jest obok goni mnie. Goni tego Sacza. Jest obok mnie. Musisz mnie podnieść. On goni tego ziomka. Goni ciebie. Uważaj, bo dziś słyszę go tu. Wraca biegnij do Bladiego, bo... Wraca? Tak, wraca do Bladiego. No, bo obok mnie. Nie, goni tego Sacza. No, ej, wszystki teraz powala na strzała, podnieść, to jak podnieść. Ja tam podejdę, aha, to wiesz. To nie. Trzeba poczekać, aż mu spadnie to. Ja się ogólnie zreinkarnowuję, co nie, generalnie. Trzymaj sobie myszkę, tak? Ja cię podniosę wtedy na szybko. Dobra. Spadłem. Jest tutaj i idzie chyba po tego Sacza. Jak go tylko podniesie, to ja biegnę do ciebie, nie? Podnosi, biegnij. Ja jestem już prawie na tyknięcie, więc... No teraz rzuci pewnie go. Ja jestem na tyknięcie. Za mną. No, tak, właśnie rzucił, tak robi. Rzucił go. Dobra, rzucił ja cię podniosę na szybcie. Musisz uważać. Dobra. Pyk, wiej. Jest za nami. Biegnę do Sacza. Ale nie mogę uciec przed nim, bo jest za szybki. On jest za szybki, ale... nie mogę. Kurde, nie dał rady, nie mogłem przed nim uciec, co nie? Dobra, podnosi cię, czy nie? Tak, podnosi mnie. Podnosi, dobra. Wiejemy z Saczem w takim razie. Tylko, że jeszcze można mnie zdjąć, Kakuba, tylko raz tak? Chciałem. No dobra, to ja próbuję. Tylko, że on do lochów mnie generalnie prowadzi. Ale do lochów? Tak. A, to raczej rip. To może się wydostaniesz, dawalaj. A, za późno. Bo nie, ja pierwszy raz widzę na haku, tak się składa właściwie. Tak, tylko ale, miał ale w lochach to jest kurde... Ale on sobie poszedł stąd, co nie? No wiesz, bramy są otwarte, dobra, poleciał. Nie wiem, gdzie jest wejście do lochów. No w tym budynku, generalnie. Dobra, jestem. Jak dawaj. Wybiegniesz z lochu, po prawej stronie masz od razu okno. Skacz przez to okno. Dobra. Ledwo schody się kończą, jest okno i w prawo. Nie jest w stronę bramy, ale przynajmniej wyjdziesz stąd, nie? Dobra, jest tu. Kurde. Co? I ciebie... strzała mnie zabił. No bo włączyła mu się moc automatycznie. Kiedy? Nie wiem. Przed chwilą musiała się włączyć. Chyba w może tym samym momencie. Może dojdziesz do haka. Nie było dźwięku. Była, jak cię uderzył, więc chyba idealnie... A, to u ciebie nawet nie słyszałem. Idealny timing. Iść do drzwi. Tak, idę. No, a chyba dupa. Nie dojdziesz. A ty ja, ale ja już zginę, nie? Tak kurde! A dziniałek nie wiem, gdzie jest ta brama rąbana. Po drugiej stronie w ogóle Bladiego. Ale że mu się włączyło akurat na mnie. Jaki pech, nie? To był straszny peszek był. Dobra, biegnij do bramy od razu. Ja nie wiem, gdzie ta brama jest, to jest problem. Weź go, furman, pokieruj. Z tego co widziałem, to w ogóle po drugiej stronie, źle poszedłeś. Tu też jest jakaś. Ale nie wiem, czy zdążę. Generalnie. Jedna jest otwarta. Nie, otwarta jest, dobra, to jest tu. No to widzisz, dobrze cię pokierowałem. Tak, ale generalnie... Kurde, no dobry mecior był taki... A klapę stałeś, klapę! Ci, że była był klapa, ciężki. No. Dobra. Ci, że był ciężki meczyk, to... Ale fajnie, podobało mi się. Daliśmy radę. Ten morderca, powiem ci, ten Michael, to kurde rąbaniec taki. No, on jest mega. I patrz, ile miał perków, miał 4 perki. Ja zobaczę. I wszystkie 4 miał rzadkie perki, nie? No. Wszystkie. Nie było szans. No, był po prostu dobry. Był dobry. To dużo mówić. Dobry agent, co nie. Dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Nie? No, to chyba tyle było w tym odcinku. Elo. Cześć. Na razie.